nie dam rady chyba wygrać tych mistrzostw. Nie polecam nikomu tego, tej kupy złomu. Ja gówniany ten samochód, nie, no nie dam rady tym gównem, tego gównem. Pojedź jak zawodowiec, a pójdzie jak spłatka. Masakra to jest jakaś. I ten samochód ze śmietnika wzięli, czy co? Ale dziadostwo, co w ogóle w brytyjskich samochodach robi korwetta? W brytyjskich mistrzostwach, gdzie mamy jakieś Marcosy i tak dalej. Postaram się jechać wolniej, tak spokojniej jakoś, ale gdy jechał wolniej, no to jak ja mam szansę się utrzymać przed tymi z tyłu? No przecież nie da się tego zakrętu na pełnym gazie zrobić, no co jest? Serio? Jakoś to pierwsze okrążenie, ale ostatnio też było dobrze na pierwsze okrążenie. Przy mimo małych prędkości też muszę używać ręcznego. To nie jest. No nie jeździ się nim dobrze. To jest walka z tym samochodem. Ach, na spokojnie. Widzę, że oni też nie jadą jakoś zbyt szybko. Może po prostu. No ale wydaje mi się, że tym jakimś Marcosem chyba wcześniej jechałem, czy czymś. Czy nie, to była niższa klasa. Ale nie, no jechałem Marcosem, czy co z przodu jest. Nim się o wiele lepiej jeździł. Kolosalna różnica. Oj, za późno zacząłem hamować, bo się zagapiłem. Dobra, jest, udało się. Trzymam tą przewagę do trzeciego i to jest najważniejsze, bo w pierwszym miejscu to mnie nawet nie obchodzi. Ważne jest, żeby nie dać się wyprzedzić. Najgorzej jest, on się zbliży, ta korweta z tyłu, czyli jak popełni jakiś błąd. Taki jak ten. To na szczęście bez konsekwencji. Jak ona się zbliży, ta korweta za mną, no to pewnie mnie puknie albo coś i ty będzie po wyścigu. A zbliża się niestety chyba. Ja zawsze jak gadam, to ja tracę koncentrację po prostu i problem ze znalezieniem dobrego hamowania i tak dalej. A ten Marcos poszedł do przodu. Nawet się z nim nie ścigam. Dobra. No to okrążenie było słabsze, bo tamto. No ale o 30. Jezu, nie. Jedź. Ja pierdzielę. Naprawdę, że tu są trzy wyścigi tylko na szczęście. Weź się nie rozbij teraz. Trzymaj to drugie miejsce. No i wiedziałem, że tak będzie. Trzymaj się toru albo oziębisz opony. Ja po prostu nie mogę, nie tracę koncentracji, zawsze tak jest. No. Mam wyrąbane, jadę na tym piątym. Wyrąbane mam. Świetnie się do niego podczepiłeś. Spróbuję wyprzedzić, czy nie, no gdzie ja tego Johnsona będę gonił? Dobra, zostałem w czwartym miejscu, nie uda się później może. Ale fajnie, bo jechałem ogólnie na tym miejscu. Ten Marcos jakoś zwolnił i gdzie on już teraz jest? Bo już był tak strasznie daleko na samym przodzie. No tak, bo bot podjechał, to tam od razu zwalnił.
cały wyścig jechałem bezbłędnie. Oczywiście na jednym okrążeniu dwa błędy i dwa samochody mnie wyprzedziły. Samochód nie wybacza jakichkolwiek błędów. Nic. Trzeba być idealny. Jedziesz lekko na trawę, rzuca tak, że... Dobra, czyli czwarte miejsce. No... Trochę słabo. Szczególnie, że to są tylko trzy wyścigi. Masz ty, dziadu! Było tak blisko. Nie było czysto, ale było dobrze. Jaki pech, gościu. Trzecie miejsce z git. No, mogło być. Sorry, bo coś tutaj mi tak dziwnie. Mondello, znowu ten tor. Ja pierdzielę, dużo zakrętów. Tak dziwnie jakoś mi tutaj chodził ten. Myślałem, że to komputer, a to z dworu jakieś buczenie. Spróbuję wyprzedzić tą ultimę i wtedy trzymać ich za sobą, ale to, nie wiem. O. Ja nigdy bym miał coś takiego, gdzie mógł regulować przepustnicę. A ja tu albo wciskam do pełna, albo w ogóle. I dlatego jak wpadam w poślizg, z tego poślizgu się nie da wyjść. Bo nie mam mogę operować gazem w ogóle. No, jeszcze tak. Tego mi trzeba. Po prostu powoli trzeba jechać na tym torze. Spróbuję go wyprzedzić. Dam radę, na pewno. Ta ultima wydaje mi się, że jest najwolniejsza. O, jest. Marcos jest dobry chyba. Wydaje mi się, że najlepszy. Super. No i ja zjeżdżam na trawę. Ziębię opony na chwilę, wiadomo. I później nie mogę opanować samochodu, bo to jest niemożliwe. Po prostu, bo albo wciskam gaz do pełna, albo nie. Jeszcze mnie ktoś walnie zazwyczaj, albo coś. I tyle jest z jazdy. O. Nie da się już go opanować, nie ma takiej opcji, żebym go opanował. Nie wiem, znowu będziemy teraz te 20 minut jedno wyścig robić. Ktoś mi jeszcze spycha. Jestem pierwszy, ale co mi to daje? Na pewno wylecę. Tu jest dużo zakrętów, trzeba każdy zakręt na ręcznym praktycznie pokonywać, bo samochód nie chce skręcać. No a powiedzmy sobie szczerze, za dużo ręcznego i w połączeniu z tym pełnym gazem, który się wciska, no to... Bum. Trawa, obrót i tyle. I aż 5 okrążeń w tym stanie. Nice. Jeszcze długiego toru. O, aha. Właśnie to jest to, co, o czym mówię. Wjechałem na sekundę na trawę tylko dwoma tylnymi kołami. Już kompletnie brak możliwości opanowania tego samochodu. Już od razu chcę bączki robić. Dobra, drugie miejsce jest ok, ja bym był zadowolony z tego. Musimy się tu trzymać w czołówce, no bo tam byliśmy na trzecim miejscu. To też jak wsiadę na jakimś piątym, no to raczej będzie lipa, bo wygranie wyścigu tym czymś jest dość trudne. Całe szczęście mnie na tym zakręcie mocno zwalniają. Nie chciałem go wypchnąć z toru, tak wyszło akurat.
Ciężko. Ledwo jadę, jeszcze mnie ta ultima teraz naciska z tyłu. To dopiero było szybkie okrążenie. Świetna jazda. A pierdziele. Skupiam się teraz, nic nie mówię, bo to jest ciężkie naprawdę do ogarnięcia. Jeżeli nie chcesz wytracić prędkości, trzymaj się toru. Tylko coś powiedziałem od razu. No i ten Marcos, jak pójdzie do przodu, już jestem drugi, już nie mam szans. Miałem szansę na pierwsze miejsce, ale jak jest Marcos z przodu, niemożliwe już. Nie mogę się odzywać, sorry. Muszę być cicho. Ja się strasznie skupiam teraz. Jeżdżenie na w miarę dobrym poziomie, w sensie w miarę szybko tym samochodem, jest naprawdę bardzo trudne. Jeszcze dwa okrążenia. Chciał skończyć ten wyścig. Minuta 19, minuta 20, no to okrążenie było słabe, no bo tam wypadły. No jeszcze opony niech się ścierają. Tak, to mi naprawdę bardzo pomoże, jeździć tym samochodem. Za szybko, minimalnie, ale udało się. Jeszcze trzeci wyścig, co najgorsze. Nie wiem na jakim torze. Może bym chciał mieć to za sobą, tą korwetę. Tą korwetę skończyć i normalnie już będę szczęśliwy. Ostatnie okrążenie, come on. To nawet chyba będzie dobry czas. Tak, rekord. To już ostatnie okrążenie. I zapatrzyłem się na ten, na zegar z tym, z czasem. Pieprznie mnie. Wiedziałem, że mnie pieprznie. To była brzydka stłuczka, ale nie pozwól, żeby cię to rozproszyło. Masz wyścig do wygrania. Ja chcę drugie miejsce. Nie oddam tego. Nie ma miękkiej gry, gościu. Ja wiem, że ja ledwo się utrzymuję na torze, ale też za darmo ci nie oddam tej pozycji. Pokaż, co potrafisz, jak chcesz mnie wyprzedzić. Bo mógłbym mu w sumie oddać tą pozycję, żeby bezpiecznie dojechać na metę. Wtedy miałem trzecie, teraz trzecie, nie jest źle. Szczególnie, że ten za mną to nie jest ten, co był na drugim ostatnio. Bo tam była wtedy żółta korwetta. Nie puszczę cię bez walki, Gamoniu. Udało się utrzymać. Jeszcze dwa zakręty. Jeszcze jeden nawrót. Słabo go przejechałem, ale jest. Jest drugie miejsce. O Jezu. To był ciężki wyścig. Choć mnie łapa boli. I powinienem na drugie miejsce awansować. Tak jest. 14 i 4 punkty przewagi. No, ten tego toru też nie lubię. Znaczy nie, no może nie jest to źle. Ale w tym samochodzie ogólnie nie lubię żadnego toru. Ten short mógł przestać startować. Ale to nawet dobrze, że on ciągle wygrywa. Bo on będzie łatwo pierwsze miejsce, a... W sensie jakiś tam mój rywal nie zdobędzie dużo punktów, nie? Tutaj dużo flag podostawałem. Pamiętam, jak się ścigałem. No i tu jest ten zakręt dość
niefajny. A, oni tutaj tak zwalniają na tym nawrocie. Nie powinno być problemów z tym wyścigiem. Znaczy nawrocie, no tej szykanie tutaj. Chyba, że teraz już tak nie zwalniają. Tak, oni tu bardzo wolno jadą. Sorry gościu, nie chciałem dojść. No może nie jadą aż tak wolno, chyba jechali wolniej wtedy. Czy na pewno jechali wolniej, bo byłem w niższej klasie. Nieważne. No dalej! Wygrana jest w zasięgu ręki! Dobra. Wygrana to tam mnie nie interesuje. Ten short by musiał spaść na ostatnie, żebym mógł to wygrać. Drugie miejsce będzie bardzo super wynikiem. Dwa razy drugie i raz trzecie. Nice. Najgorsza będzie ta kariera zawodowa i tam, gdzie mamy te mistrzostwa wszystkie. Ale nie, to można sobie wybierać chyba samochód. Nie mówię oczywiście, że jazda jakimś najlepszym samochodem, który odstawia wszystkich, tak jak ten Marcos, jest jakaś super przyjemna, bo nie ma walki, ale jazda tym jest wręcz męcząca. Jakbym jakimś Williamsem jeździł i... próbował za wszelką cenę utrzymać za sobą, nie wiem co, Renault. Więc bardzo ciężkie zadanie. Właściwie może utrzymanie Williamsem Renault za sobą byłoby niemożliwe, a to jest możliwe, więc może trochę zły przykład. Ale coś w ten deseń. Dwa okrążenia będę zadowolony, będę bardzo zadowolony. Serio, nie podoba mi się ta korweta, jest taka jakaś w passe. Chociaż przyzwyczajam się do niej. Bo widać, że już się trochę do niej przyzwyczaiłem. Co prawda Marcos, mówię, jest poza zasięgiem, ale nawet nikt mnie z tyłu nie atakuje. Ten tor jest łatwiejszy od tego poprzedniego. Modello? Ja cały czas zapominam, bo mi się myli teraz z Mugello. Mugello jest oczywiście w Toskanii, we Włoszech, niedaleko Florencji. Tutaj na ręcznym zarzucam. No i dobra, ostatnie okrążenie. O wiele gorsze okrążenie niż po ujęciu. Aż 2 sekundy. Wszystko albo nic. To chyba na tym nawrocie ostatnim. Znaczy, ja wpierdzie ciągle na nawrót. Na tej szykanie. A, no i dobra. Ostatnie okrążenie i jakie są następne mistrzostwa? Nie wiem, nie pamiętam. Czy je zagram? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Dość długo, już 1,5 godziny nagrywam dzisiaj. Wyjdzie z tego gdzieś 6 odcinków. Może więcej będzie już za dużo. Od następnego samochodu dzielicie tylko 5 sekund. Tylko 5 sekund, a on już wygrał. Ty, zaraz tu duble by się zaczęły. Bo widzę, ten Marcos już będzie dublował. Znaczy nie będzie, bo 5 okrążeń minęło, ale jeszcze z 3, 2 może. Dobra nasza! Jest! Przeszedłeś do nas! Chodź tu do nas. Zobaczymy, co nas czeka. Tak jest, udało się. Całe szczęście. Drugie miejsce, short 30, nice. Aha, teraz ta ultima. A tak z ciekawości jeszcze spojrzę. Aha. Rallycross. Tylko 2 tory. Okej, króciutkie. I 2 tory po 10 okrążeń. Alton Park i Hockenheim. Okej, bezproblemowo. Fajnie, żebym chciał te DTM-y pojeździć. Oj, 4 tory po 7 okrążeń. Nie, nie będziemy tego jechać dzisiaj. Nie, bo to wyjdzie bardzo długo już.
Dobra, to na tyle w tym odcinku. Hello.